Dzień dobry, nazywam się Tomasz Burban. Wraz z żoną Basią prowadzimy rodzinne gospodarstwo w województwie opolskim. Zapraszam do obejrzenia naszego gospodarstwa. Gospodarstwo państwa Burbanów położone jest w powiecie kluczborskim, gminie Wołczyn, we wsi Ligota Wołczyńska. A gospodarstwo przejąłem w 98 po rodzicach. Obecnie prowadzimy je na areale ponad 100 hektarów. Zajmujemy się produkcją roślinną, czyli produkujemy rzepak, pszenicę, jęczmień oraz kukurydzę. Pan Tomasz przejął od rodziców 48-hektarowe gospodarstwo o mieszanym profilu produkcji. Z czasem zwiększył jego areał, wymienił park maszynowy oraz rozbudował budynki gospodarskie. W pracach polowych i przydomowych pomagają nam synowie Marcel i Michał. Najmłodszy Tobiasz na razie bacznie obserwuje swoich braci i tatę. Dobrą radą i pomocą służą nam także rodzice męża. Siedlisko gospodarstwa jest przestronne, ogrodzone, z wydzieloną częścią mieszkalną i produkcyjną. Dla najmłodszego syna przygotowano kącik do zabawy. Obejście zdobią liczne gatunki roślin. Dobrze wyposażony park maszynowy i dobra organizacja pracy oraz wsparcie rodziców umożliwiają rolnikowi aktywność w izbie rolniczej oraz rodzinne wyjazdy na ferie i wakacje. W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne bierzemy udział po raz drugi. Było to dla nas ogromne wyróżnienie, niezwykłe doświadczenie, a także motywacja do dalszego działania w poprawę warunków pracy na naszym gospodarstwie. Zachęcamy również wszystkich rolników do wzięcia udziału w takim konkursie, ponieważ warto stawiać na bezpieczeństwo.